system patriarchalny, który kultywujemy i który stereotypowo rządzi się tym, że kobieta jest w domu, zajmuje się dziećmi, a mężczyzna gdzieś chodzi, to nie ze mną. Kompletnie nie ze mną. Kolor włosów nie decyduje o tym, czy kobieta jest mądra, czy nie. To nie ze mną. Słuchajcie, krąży taki stereotyp, że kobiety są słabe i bezbronne. Powiem wam tak, ja się wychowałem w domu, gdzie były 4 kobiety i uważam, że jeżeli ktoś chce ze mną porozmawiać o tym, jak kobiety są delikatne, słabe i bezbronne, to nie ze mną. Kobieta jest płaczliwa. To nie ze mną! Ciuchy zarezerwowane tylko dla jednej płci, to nie ze mną. Moja filmowa córka uwielbia nosić krawaty i w serialu, i w życiu. No i co? Fajnie. Jak ładna, to na pewno głupia. Słuchajcie, to nie ze mną. Jest taki znany stereotyp, że im więcej facet podrywa kobiet, tym jest bardziej męski, a przychodzi tutaj złoty stoczek i mówi Tomkowi, Tomek, to nie z nami, bo odwracają się od niego w pewnym momencie właśnie za to, że on to robi. Nie lubię stwierdzenia, że ktoś prowadzi jak baba. Jak baba to znaczy i jak. To nie ze mną takie numery, naprawdę. To są dowcipy o kobietach, o blondynkach na przykład, które pokazują głupotę kobiet. To nie ze mną. Ja czuję ten stereotyp, który jest wpisany we mnie i walczę z tym nieustannie, a jak słyszę ludzi, których to bawi, no to nie ze mną. Straszna teściowa? To nie ze mną. Facet musi tylko pracować, a nie, na przykład nie opiekować się dziećmi. No to jest totalny stereotyp. To nie ze mną takie gadki. To nie ze mną, macho. Stereotyp, że w związku mężczyzna prowadzi samochód, a tak w ogóle to jest lepszym kierowcą. To nie ze mną. Ja nie lubię prowadzić, a żona jeździ lepiej ode mnie. To nie ze mną, żeby mężczyzna w każdej sytuacji musiał być silny, zaradny i nie mógł czasem sobie popłakać. Powszechnie uważa się, że mężczyzna powinien być skryty, nie pokazywać swoich emocji, a powiem wam tak, jako aktor uważam, że to nie ze mną. To nie ze mną, że mężczyzna nie może czytać romansów. Niech czyta. Im wrażliwszy, tym lepszy. Stereotyp dotyczący mężczyzn to jest to słynne chłopaki nie płaczą. Byłem ostatnio w sytuacji, w której sam bałem się przyznać do swojej słabości, do tego, że się boję. A była to bardzo ważna sytuacja. To, że się odważyłem na to, zmieniło tę sytuację. Od tego momentu to nie ze mną. Że mężczyźni nie mogą płakać. Dlaczego? Jesteśmy tylko ludźmi. To nie ze mną. Przy mnie mężczyzna może okazywać słabość. Spokojnie, panowie. Taki stereotyp na pewno, że głową rodziny gdzieś powinien być mężczyzna, szczególnie ojciec. No ale przychodzi nasza serialowa Tosia i mówi, to nie ze mną. No i jakby dźwiga nas wszystkich 4 facetów, którzy jesteśmy strasznymi fajtłapami tak naprawdę. I dźwiga nas na naszych barkach. No. Pan i władca. To nie ze mną. To nie ze mną. U nas problem podziału zawodów na płcie nie istnieje. Główna bohaterka jest mechanikiem samochodowym i wszyscy w mieście chcą, żeby naprawiała ich auta. Uważam, że nie powinno istnieć coś takiego jak tradycyjny podział ról, bo co to właściwie znaczy? I Tośka jest idealnym przykładem na to, który obala stereotyp chociażby tego, że kobieta nie może być mechanikiem, bo nie chodzi o płeć, a o jej ogromne umiejętności. Po prostu. Kobieta mechanikiem? Proszę bardzo. Seriale to nie ze mną. To nie ze mną takie numery. Mężczyźni w męskich zawodach, kobiety w kobiecych zawodach. O czym my mówimy? To nie ze mną, taka dyskusja. Gadanie o przeszłości, o tym, co się mogło wydarzyć, co się bądź wydarzyło i rozpamiętywanie tej przeszłości. To nie ze mną. Ja wolę do przodu. To nie ze mną te numery, Brunner. Śmiecenie w przestrzeni publicznej, to nie ze mną. To nie ze mną, żeby myśleć, że jest coś, z czym sobie nie poradzę, bo poradzę sobie absolutnie ze wszystkim. Nic nie muszę, wszystko mogę. To nie ze mną? Ze mną można wszystko, słuchajcie, co tylko chcecie. Z gruntu, tak generalnie. Jeżeli ktoś mi mówi, że czarne jest białe, a białe jest czarne, to nie ze mną.
jakby mi ktoś kazał grać w jakichś skrajnych politycznych rzeczach, to ja wtedy mówię, to nie ze mną. To nie ze mną, żebym nie lubiła wyzwań, nowych sytuacji i wychodzenia z własnej strefy komfortu. To nie ze mną, granie tylko kobiet. Podpuszczanie to nie ze mną. Nie lubię dawać się prowokować. W zasadzie ze mną można wiele rzeczy, dopóki nie wybuchnie. Wykluczenie, brak, jeden kolor, jeden świat. To nie ze mną. Jak ze mną? Nie, z tobą. To nie ze mną. To nie ze mną. To nie ze mną. To nie ze mną.